A już w środę wielki hicior Ligi Mistrzów, czyli mecz Napoli-Barcelona. Spotkanie, na które czeka wielu polskich kibiców, w tym nie ukrywam, ja również czekam. I z tej okazji mamy dla Was coś wyjątkowego, specjalnego. Zresztą sami zobaczcie. Mega okazja dla nowych graczy od sponsora kanału firmy Betfan. Możesz zgarnąć 300 zł za to, że sędzia odgwiżdże faul piłkarza Napoli na naszym Roberciku. Więcej informacji w linku w opisie do filmu. Jestem ciekaw, jak nasz Robercik poradzi sobie w tej ognistej atmosferze Neapolu. Czy coś strzeli i podtrzyma passę, czy jednak będzie ciężko i w ogóle cała Barcelona w meczu z Napoli będzie się męczyć? Dobra, ale dzisiaj nie o Napoli, nie o Barcelonie, nie o Robercie Lewandowskim. Dzisiaj wracamy na nasz polski grunt z tej Ligi Mistrzów, z tego najwyższego poziomu tutaj, na nasz polski poziom. Słuchajcie, dzisiaj bezrobotni byli piłkarze ekstraklasy. W tym materiale jest kilka naprawdę ciekawych nazwisk, które są do wzięcia od tak, za free. Jeżeli macie pomysł, który z tych piłkarzy pasowałby do któregoś z polskich klubów, a może z jakichś zagranicznych, jeżeli chcielibyście któregoś z tych piłkarzy, o których będzie w filmie, umieścić w jakimś polskim klubie, to wiecie, gdzie możecie o tym pisać. Śmiało piszecie w komentarzach. Sam jestem ciekaw tych waszych propozycji transferowych, ale najpierw spokojnie. Zobaczcie, co to za piłkarze, a są tu nazwiska, które między innymi grały, no, w Lidze Mistrzów. No to lecimy z tematem. Jazda. Zaczynamy od bramkarzy, a właściwie to bramkarza, bo mam tylko jednego. Kibice Korony Kielce teraz słuchają uważniej, bo przed wami były golkiper złocisto-krwistych Luka Kukić. Nie pamiętacie go? Nic dziwnego, bo w Kielcach zagrał w jednym meczu Pucharu Polski i to wszystko. Puścił gola i Korona przegrała 0-1 z Zagłębiem Lubin. Kukić grał później u siebie, w Bośni, potem w Serbii, a ostatnio w Uzbekistanie. Teraz jest do wzięcia za free, ale jakoś nikt jeszcze nie skorzystał. No to teraz obrona. Mam tutaj coś dla kibiców Górnika Zabrze. Dani Suarez, jego na pewno pamiętacie. W klubie z Górnego Śląska rozegrał 94 mecze, strzelił 10 goli i zaliczył 3 asysty. Potem trafił do greckiego Asterasu Tripolis, potem zahaczył o Arabię Saudyjską i wrócił do Grecji. Ale już nie do Asterasu, tylko Atromitosu. Od lipca 2023 bez klubu, a na karku już 33 lata. Od wakacji 2023 klubu nie znalazł też Matthias Johansson, Szwed, były zawodnik Legii, którego Czesław Michniewicz miał nazywać Ikea. Dziwne, bo to nie był aż tak zły piłkarz. Nawet bramki Jagiellonii i Widzewowi strzelił, a nadal bez roboty. No dobra, przechodzimy jeszcze wyżej do linii pomocy. Tutaj mój osobisty ulubieniec Petteri Forsell, niesamowity młody w nodze. Do tego przesympatyczny gość. Od stycznia bez klubu. Ostatnio w rodzimym Interze Turku wykręcił takie liczby. 81 meczów, 13 goli, 25 asyst. Ja bym nadal Petteriego widział. Jeżeli nie na poziomie ekstraklasy, to przynajmniej tej pierwszej ligi. Polscy działacze, słyszeliście? Teraz z mroźnej Finlandii przenosimy się do cieplutkiej Portugalii. Zé Gomes to były skrzydłowy Lechii Gdańsk. 14 meczów, 2 gole i 1 asysta. To był 2020 rok. Wypożyczenie z rezerw Benfiki. Potem się chłopak tułał po Europie. Była Bułgaria, była włoska Serie C, była Rumunia, a ostatnio Cypr. Nazwiedzał się niesamowicie, ale za mocnych liczb to nigdzie nie wykręcił. Od stycznia bez roboty, a na karku zaledwie 24 lata. I jak już jesteśmy przy skrzydłowych, to do wzięcia jest też Jevhen Konoplanka. Ostatnio był w Rumunii, zagrał epizody w 4 meczach i się go pozbyli, a właściciel Cluj powiedział, że Ukrainiec to już chyba futbolu nie traktuje zbyt poważnie. No więc tutaj w grę wchodzi chyba już tylko transfer do Zagłębia Sosnowiec, bo tam jest teraz moda na ukraińskich oldboyów. Konoplanka grał w Krakowi, a mam też byłego gracza Wisły Kraków, Elvis Manu. Holender spadł z Białą Gwiazdą z Ekstraklasy, a potem ruszył w Europę. Była Bułgaria, Holandia i tu nawet występy na poziomie Eredivisie, ale bez rewelacji. Powrót do Bułgarii i w końcu Rumunia. Tutaj też słabiutko. Od stycznia do wzięcia za darmo. A z napastników bez roboty to kogo mamy? Nadal nie wiem, jakim cudem bez pracy pozostaje Aleksander Prijowicz. I to od września zeszłego roku. Prio ostatnio grał w Australii. Niby ma już na karku 33 lata, wkrótce 34, ale przecież on by w takiej ekstraklasie jeszcze nie jedną bramkę zapakował. A u nas w lidze to z tymi rasowymi dziewiątkami jest przecież problem. No chociażby w takim Górniku Zabrze. A pamiętacie Richmonda Boaci? Byłego piłkarza między innymi wielkiego Juventusu?
który zawitał do klubu z Górnego Śląska w lutym 2021 roku, wszyscy mówili o hicie transferowym, a on okazał się jednym z największych niewypałów w historii Górnika. Napastnik z Gany rozegrał 14 meczów i tyle. Nic nawet nie strzelił. Potem był Izrael, Grecja, Libia, a ostatnio Malezja. Jeździł Boaci i odcinał kupony, a teraz jest bezrobotny. Trochę więcej, ale i tak niedużo w Ekstraklasie, postrzelał estoński napastnik Rauno Sapinen. Chłopak nie przebił się ani w Piaście Gliwice, ani w Stali Mielec. Poszedł do Izraela i zerwał więzadła. Dlatego życzę powrotu do zdrowia i szybkiego znalezienia jakiegoś nowego pracodawcy. No to skoro już jesteśmy niestety przy takim temacie jak zerwane więzadła, to po takiej ciężkiej kontuzji wraca do zdrowia Jarosław Niezgoda, który na razie jest bez klubu, ale wierzę, że niedługo zwiąże się z jakimś klubem. Nie wiem, czy to będą Stany, czy Polska, powiedział były napastnik Legii w kanale sportowym. No to czekamy. A jakby mało było wam ofensywnych Polaków bez pracy, to są do wzięcia Przemysław Banaszak, który ostatnio grał w uzbeckim Paktakorze z Michałem Kucharczykiem, Filip Piszczek, który ostatnio nie podbił nawet trzeciej ligi w Japonii, i Marcel Cylla, któremu nie wyszło w Śląsku Wrocław. Czy wkrótce zobaczymy ich w którymś z polskich klubów? Bardzo możliwe. No i co? I tylu fajnych chłopaków, tylu niezłych piłkarzy marnuje się na bezrobociu. Działacze polskich klubów, mówię do was teraz. Słuchajcie, rozejrzyjcie się na tym rynku, przejrzyjcie sobie Transfermarkta, piłkarzy bez umowy. Tam jest kilka naprawdę ciekawych nazwisk, co zresztą było widać w tym oto filmie. Przypominam jeszcze raz o specjalnej promocji z okazji tego hitu Ligi Mistrzów, czyli meczu Napoli-Barcelona. Pamiętajcie, 300 zł za faul odgwizdany przez sędziego na Robercie Lewandowskim. A ode mnie to już tyle. Na dzisiaj dziękuję wam za to, że byliście po raz kolejny, za to, że kliknęliście, obejrzeliście film, byliście ze mną do samego końca, że zostawiliście łapkę w górę. Mam taką nadzieję, że wam się podobało, że się nie nudziliście, i widzimy się wkrótce. Do następnego razu, do zobaczyska. Cześć!